Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na test nowości w mojej kosmetyczce, w mojej prywatnej kosmetyczce. Kupiłam trochę nowości teraz na zniżce w Sephora, kupiłam też coś w Hebe, także taki zbiorczy test i bardzo subtelny, rozświetlający, taki odmładzający makijaż dla Was przygotowałam. Idealny na wiosnę, na lato, odświeżający, mam wrażenie, że troszeczkę odmładzający, a będę w dzisiejszym odcinku testować e, między innymi produkty marki Dior, Estée Lauder, Rare Beauty. E, będą też dwa produkty drogeryjne i pokażę Wam, jak z tymi produktami się pracowało, jak one wyglądają na skórze, będą oczywiście słocze. Także jeśli ten makijaż zachęcił Was do oglądania tego odcinka dalej, to zapraszam Was serdecznie, nie zapomnijcie o kciukach, o komentarzach, o subskrypcjach mojego kanału i oczywiście przechodzimy do takiego rozświetlonego makijażu do testu nowości w mojej kosmetyczce. I przechodzimy do testu. Zaczniemy sobie oczywiście od produktu Dior. Nic nie mam pod spodem oprócz Wonder Face Serum od Parliance I nałożyłam też krem pod oczy. Ten od Skin79, takiej żelowej, lekkiej konsystencji. Bardzo go lubię. Nie nakładałam też żadnych SPF-ów, żeby nie mieszać. I ten produkt wygląda tak. Butelka jest przepiękna. Jest to oczywiście Dior Forever Glow Star Filter. Ja wzięłam sobie odcień 3, dlatego że swatchowałam w Seforze. I jedynka i dwójka były bardzo, bardzo jasne. A teraz jestem troszeczkę opalona. Wiadomo, twarz twarzy nie opalałam. Także tutaj w porównaniu na przykład do rąk, no twarz jest dosyć blada. Także ja sobie tutaj do dekoltu to wszystkiego i tak muszę dorównać. No i faktycznie ten produkt był po prostu dla mnie zbyt jasny w innych odcieniach. Także wzięłam sobie trójeczkę, Opakowanie jest absolutnie przepiękne, eleganckie. Oczywiście mamy tutaj pompkę, tak jak w podkładach Diora. No i idziemy z tematem. Już wam pokażę na słoczu, jak wygląda ten produkt. On jest dosyć ciepły u mnie, ale tak jak wam mówię, no ja bym na tym etapie musiała mieć dwa kosmetyki, żeby mieszać, a dwóch kolorów nie chciałam kupować. Także wygląda to tak. Widzę, że krycie na dłoni jest całkiem okej. Okay. Produkt daje bardzo fajne rozświetlenie. No i nałożę sobie go na twarz, a następnie będę doklepywać gąbką. Można też oczywiście pędzlem, jeśli ktoś chce. Zobaczymy, jakie ma krycie, bo też mam troszeczkę niedoskonałości, więc jestem mega ciekawa. Konsystencja jest dosyć gęsta. No, trójka, jak widzicie, jest dosyć ciemna, tutaj nawet nie ma o czym mówić, ale ja sobie ją przeciągnę po szyi i będzie. Okay. Widzicie, produkt daje bardzo mocne rozświetlenie. Nie wiem, czy to rozświetlenie nie jest większe. Wydaje mi się, że jest większe niż Charlotte Tilbury. Niestety tego produktu drugiego nie mam w domu, więc też tutaj porównania wam nie zrobię. Jeśli chodzi o krycie, no to jak widzicie, przy pierwszej warstwie tutaj wcale. Yy, Jakość te niedoskonałości nie zostały super przykryte. Także dla takiej skóry, która ma jakieś pojedyncze niedoskonałości, solo, no niestety ten produkt przy pierwszej warstwie na pewno tego nie przykryje. Ja spróbuję sobie gąbeczką doklepać drugą warstwę i zobaczyć, czy będzie większe krycie. Ja specjalnie kupiłam sobie właśnie taki ciemniejszy kolor, ponieważ zbliża się lato. Jedynka, dwójka jak na ten moment były dla mnie zbyt jasne, no to stwierdziłam, że taki będzie najlepszy po prostu też na lato. Chciałabym też mieć taki produkt właśnie dla klientek do mieszania, żeby mieć rozświetlenie, więc tutaj chciałam tylko i wyłącznie sprawdzić właśnie jak będzie się prezentował na twarzy. No jak widzicie jest duże rozświetlenie. Myślę, że to jest taki produkt, który może być taką bazą rozświetlającą. Nawet gdy dołożyłam drugą warstwę, no to niestety tutaj krycia za bardzo no do na niedoskonałościach e szczerze mówiąc, nie ma ogólnie wygląd twarzy bardzo mi się podoba, chwilę odczekałam bardzo ładnie produkt stopił się ze skórą bardzo podoba mi się ten efekt, natomiast ja tego produktu tak nie zostawię, myślę, że latem prędzej byłabym skłonna właśnie gdzieś na wakacjach nałożyć sam taki produkt rozświetlający konturowany, jakiś delikatny puder, natomiast po prostu dzisiaj chcę też mieć odrobinę krycia, więc dosłownie odrobinkę podkładu sobie nałożę, teraz widzicie jak wygląda twarz właśnie przed nałożeniem podkładu i i teraz ja nałożę sobie podkład, którego używam ostatnio codziennie, ponieważ ten kolor jest aktualnie dla mnie dobry. To jest taki podkład, który zazwyczaj na początek lata, gdzieś tam jak jestem opalona trochę, to kolor mi się tutaj zgadza. I to jest It Cosmetics Your Skin But Better. Ja mam go w odcieniu Light Neutral 22. On będzie jaśniejszy od tego produktu, ale tak jak mówię, ja sobie tutaj dosłownie wmiksuję, odrobinkę od razu prosto na gąbkę, tak żeby nieco więcej krycia. Mieć, ale nie dużo tego podkładu. Dosłownie odrobinkę wyciągnęłam na dłoń i od razu wtłaczam w gąbeczkę i na twarz, żeby delikatnie przykryć jakieś zaczerwienia, niedoskonałości i też nie chce mieć za dużo. Widzicie, to od razu po prostu wygląda lepiej, tak? A tego podkładu naprawdę nie nałożyłam zbyt dużo. Teraz jest bardziej wyrównana, aż tak mocno już się nie błyszczy, bo ten podkład trochę tego błysku zabrał. I kolejna nowość to jest produkt, który przypadkowo oczywiście wpadł w moje ręce. Nie planowałam go kupować. Jest to nowy korektor od Estee Lauder Futurist Soft Touch Brightening Concealer. Korektor, który ja sobie wzięłam w odcieniu 2N. Dosyć był taki właśnie ciemny. Teraz jak teraz, w sam raz dla mnie, bo już ten Fenty jest zbyt jasny. A chciałam przetestować coś innego. Nie chciałam kupować tego korektora Fenty w ciemniejszym odcieniu. Nie wykluczone, że na lato go kupię, ale skoro Pojawiła się nowość o nazwie, takiej samej jak jeden z moich ulubionych podkładów rozświetlających, no to nie mogłam się nie skusić. Opakowanie jest przepiękne, ale jest dosyć spore w porównaniu do mililitrów, ile ma ten korektor, ponieważ mamy tu tylko 6 mililitrów. Mówię tylko, ponieważ korektor Diora na przykład, który ja też bardzo lubię, ma tych mililitrów 11, więc zobaczcie, ta pojemność jest dwa razy większa, a cena jest bardzo podobna, także jest to dosyć drogi produkt, jak za. Tutaj pojemność, jaką nam producent oferuje, i niech Was nie zmieni opakowanie, bo to jest takie bardzo, bardzo grube szkło. Aplikator dosyć ciekawy e, taka kulka mięciutka. Już jedziemy z tym, zobaczymy, jakie będzie krycie. Dosyć ciężko ten aplikator wychodzi z opakowania, to od razu mogę Wam powiedzieć. Konsystencja tego korektora jest bardzo, bardzo gęsta. Tak trochę ciężko wycelować, ile go nałożyć, ile go wyciągnąć. Dosyć ciężko tutaj, muszę się przyznać, nawet odsączyć właśnie ilość tego korektora. Także już na pierwszy rzut oka widzę, że to nie jest jakieś wygodne opakowanie. I rozprowadzę go sobie gąbką. Jak na neutralny odcień musicie przyznać, że jest trochę taki wpadający w pomarańczowy odcień. Ja sobie od razu go zaplikuję na powieki, ponieważ ja nie będę robić dzisiaj jakiegoś spektakularnego makijażu oczu. Dzisiaj będę głównie testować produkty do makijażu twarzy. Bardzo ładne, przyzwoite krycie, aczkolwiek nie jakieś bardzo, bardzo duże. Tutaj ja delikatnie widzę, że te zasinienia gdzieś mi przy nosie przebijają. Widzę bardzo fajne rozświetlenie w okolicy pod oczami i skóra wygląda taką nawilżoną, ale nie jest to jakieś takie bardzo, bardzo mocne krycie, jak mam być szczera. Myślę, że przy takich zasinieniach jak moje, ten korektor sobie poradzi. Natomiast jeśli ktoś ma bardzo mocne zasinienia, to tutaj. Raczej nie jest to jakieś takie mocne krycie, ja przynajmniej na pierwszy rzut oka tak widzę, więc nałożę sobie po prostu jeszcze odrobinkę dosłownie w samym wewnętrznym kąciku. Aplikator jest bardzo przyjemny, tylko wiecie, no co z tego jak i tak musimy pędzlem, samym aplikatorem tutaj nie, yy, nic nie zdziałamy tak naprawdę. Więc później tak trzeba użyć pędzla albo gąbki, także trochę większe krycie przy takiej drugiej aplikacji. Na ten moment okolica Podoczań bardzo mi się podoba, muszę Wam powiedzieć, że nawet za bardzo nic tutaj nie weszło w załamania, mimo tego, że tej okolicy jeszcze nie pudrowałam, także na razie na bardzo, bardzo duży plus. Odrobinka brązela od Glam Shopu, tutaj nie chcę za dużo dzisiaj nakładać, ponieważ głównie mi zależy na tym, żeby Wam pokazać nowy brusz i nowy rozświetlacz. Najpierw może przejdziemy do rozświetlacza, dlatego że planuję też go nałożyć na powiekę, bo ten produkt, a mowa tutaj o najnowszym produkcie marki Dior, jest to kolejna nowość, właśnie, która wyszła w tym samym czasie co Star Filter, jest to Forever Glow Maximizer. I ten produkt ma też dawać 24 godziny nawilżenie, no tego też raczej od produktu jakiegoś nawilżenia 24 godzinnego. No nie powinniśmy oczekiwać od nawilżania są raczej kremy i inne produkty, ani nie rozświetlacz. Yy, natomiast tutaj skusiło mnie to, że to nie jest produkt, który nakładamy tylko i wyłącznie na twarz, ale też można używać właśnie do makijażu oczu. Ja jestem ciekawa, czy on będzie zastygał yy, czy nie, więc za chwilę przejdziemy oczywiście do testu. Opakowanie wygląda przepięknie, jest to takie samo opakowanie jak ten Starfilter i tutaj ja zdecydowałam się na odcień yy, już wam pokazuję nude Trochę się bałam, yy, ale przyznam się szczerze, że oprócz tego odcienia Nude, który wygląda tak, różowo-złoty odcień, nie ma takiej fajnej drobinki, której się spodziewałam, yy, muszę wam szczerze powiedzieć. Najbardziej, jak mam być szczera, podoba mi się odcień Pearl. Chyba tak się nazywa, ten najjaśniejszy biały. Dlaczego? Dlatego, że tamten odcień ma takie bardzo fajne iskierki, drobinki różne kolorowe. Miałam nadzieję, patrząc na opakowanie, przez opakowanie, że ten produkt też będzie miał takie drobinki, no ale niestety nie ma i troszeczkę ten odcień nude wzięłam w, w, w tak w ciemno. Nie wiem, czy to był najlepszy wybór, ale nie było właśnie do tego odcienia testera. Jak zwykle po prostu, jak coś się chce kupić, to akurat testera do tego nie ma. Także tutaj bardzo mi się podobał właśnie ten odcień pearl, odcień gold był znowuż zbyt złoty, no ten wygląda fajnie, daje taką poświatę delikatną złotą i ja co zrobię to najpierw nałożę sobie ten produkt na powiekę i wklepię go właściwie palcem, on niby ma być multifunkcyjny, więc ja zobaczę czy on w ogóle zastyga, bo na przykład jak testowałam sobie ten właśnie odcień pearl to on był taki wydaje mi się zastygający. A tutaj jednak wydaje mi się, że będzie ta formuła bardziej taka kremowa. Od razu nakładam ten rozświetlacz na twarz przed jeszcze przypudrowaniem twarzy. No, myślę, że ten produkt niestety nie będzie zastygający, tak patrząc na to, jak nałożyłam go na oko. Subtelne rozświetlenie. Z takiego makijażu Glow myślę, że fajny produkt. Bardzo kremowy. Ładnie odbija światło. I teraz przypudruję sobie twarz. Tutaj nie mam nic nowego, więc to będzie pudro od Apolki. I kolejny produkt do twarzy to róż, który czekał na test chyba z dwa tygodnie. Czekałam jeszcze właśnie, aż inne rzeczy dołączą do tego różu i będę mogła go przetestować. I jest to oczywiście najnowszy róż od Rare Beauty. Zdecydowałam się tylko dlatego, że chciałam po prostu zobaczyć tą formułę, chciałam zobaczyć jak je pracuje, jak on wygląda na twarzy. Nie jestem fanką tych pracowanych produktów od Rare Beauty, dlatego one są bardzo delikatne. Ja te kosmetyki... Właściwie kupuję zawsze do kuferka te rozświetlacze, które mam dwa jeden z nich jak zabrałam na pakiet ślubnych niestety spadł mi i właściwie od razu się posypa, posypał w drobny mak, więc w ogóle tych rozświetlaczy nie noszę ze sobą niestety, one nadają się tylko i wyłącznie, gdy mam makijaże w studio, do pracy, na miejscu są to bardzo delikatne produkty i co ciekawe jak właśnie byłam w Seforze, ostatnio kupowałam ten star filter z Diora, no to słuchajcie, te róże, wszystkie te stery były już potłuczone, także wszystkie były potłuczone w drobny mak, na przykład porównując do palette Hourglass, wszystkie produkty są tak mocno zbite, tak Mocno wypieczone, że nie ma szans, że po prostu to się rozwali. I te palety z Aweklas leciały mi już kilkukrotnie i nadal są w całości. Nawet jak coś wypadło, to razem z całej wypraski. No to niestety są tak delikatne produkty, że szybko się psują, dlatego ten róż po prostu będzie raczej u mnie w studio, albo zachował go dla siebie. Ja zdecydowałam się na mój ulubiony odcień Hope, słoczowałam sobie inne odcienie, natomiast ten muszę przyznać, najbardziej mi przypadł do gustu. Co tutaj jest innego oprócz właśnie tych różnych? tych rozświetlaczy, no to jest matowa, bardzo ładna, matowa, elegancka kasetka. I tak wygląda róż w środku. Ja już Wam mówiłam na Instagramie po słoczowaniu, że dla mnie to jest taki mocno rozświetlający produkt i bardziej jako taki kolorowy rozświetlacz, także dla osób, które nie lubią błysku na polikach, no to niestety tego błysku tutaj jest bardzo, bardzo dużo. Wezmę sobie do tego taki płaski pędzel, troszeczkę rozrobię na dłoni, tak żeby ładnie wpracować go w pędzel, no i sprawdźmy na policzku. No, rozświetlenia jest całkiem sporo jak widzicie bardzo mocno rozświetlający róż no powiem wam, że nawet dla mnie jako osoby, która naprawdę lubi mocne rozświetlenie no to jest tutaj tego błysku naprawdę dosyć, dosyć sporo zdecydowanie bardziej produkt na lato według mnie sam ten róż właśnie, podkład, nawet bez brązera. I jest właśnie taka świeża, rozświetlona skóra. No podoba mi się, nie powiem. Nie miałam chyba nigdy takiego rozświetlającego różu. Po prostu czuję się, jakbym nałożyła na cały róż jakiś rozświetlacz, o tak wam powiem. No, ten produkt tutaj na oku mi nie zastygł, więc ja pomyślałam sobie, że właśnie wykorzystam też sytuację, że dzisiaj nie chcę naprawdę robić mocnego makijażu. Chcę, żeby ten makijaż był taki delikatny. I na całą powiekę ja sobie nałożę ten róż od Re Beauty. Na, na powiekę to się kompletnie nie nadaje. Niestety zbiera się w załamaniach ten rozświetlacz. Na powiece bardzo ładnie wygląda, tak córkiekowo, muszę Wam powiedzieć. Do wewnętrznego kącika wezmę sobie dosłownie odrobinę rozświetlacza jeszcze tutaj z tej palety Bobbi Brown. Czegoś mi tutaj brakuje. I szybka kreseczka, moją ukochaną ostatnią kredką. Limitless Brown od Makeup Forever. Te kredki są niesamowicie wydajne, temperowane. Przepięknie się z niej pracuje. No muszę wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba na oku ten róż. Wygląda tak świeżo, wiosennie, lekko dziewczęco, bardzo, bardzo dobrze. I mam jeszcze dwa produkty do przetestowania. Jest to maskara Bourjois Volume Glamorous Lift and Stretch, odcień Black. Maskara wygląda tak. Sprawdźmy szczotkę. I szczoteczka jest niestety tych, które ja nie lubię, bo jest tutaj szczotka silikonowa. Ja za tego tak nie przepadam. Przetestujmy ostatnio dosyć sporo. Oj, szczotka jest bardzo miękka. Ostatnio dosyć sporo tych maskar drogoryjnych testowałam. Rozdziela rzęsy. Tak przy, pierwszym, przy pierwszej warstwie. Bardzo ładnie podnosi, zobaczcie. Ja mam laminację już tak z 3 tygodnie około, więc mam fajnie podniesione rzęsy. Ale ta maskara jeszcze bardzo fajnie wyciąga i wydłuża. Jedyne, co mi się nie podoba, to to, że jest bardzo, bardzo, bardzo mokra. Więc zanim uzyskamy taki efekt pogrubienia, to troszkę będzie się trzeba z tą maskarą polubić. No i też nie jest ta maskara jakoś super czarna. Na usta nałożę sobie konturówkę od Makeup Forever. I środek ust wypełnię sobie najnowszym błyszczykiem od Paeze i jest to Glorious Limited Edition. Ja mam odcień 01 Milk. Bardzo mi się spodobał w drogerii. Bardzo fajny, duży, spory aplikator, trochę jak w olejku Diora. Mega słodki. I trochę mi się nie podoba, że bardzo mocno wycieka z opakowania. Ciężko go odsączyć. ale bardzo przyjemne uczucie na ustach i ładny mleczny kolor. Na tym mi zależało. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że ten makijaż i test tych kosmetyków przypadł Wam do gustu. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy używałyście tych kosmetyków, czy je testowałyście i jak Wasze wrażenia. Na pewno taki makijaż sprawia, że cera jest świetlista, świeża. Ja czuję się w takim makijażu absolutnie odmłodzona i czuję taki letni vibe. Zdecydowanie właśnie w tym okresie letnio-wiosennym lubię taką mocno glow skórę. Jeśli chodzi o produkty, tutaj przejdziemy sobie od samego początku. Forever Glow Star Filter produkt, z którym pracowało się fantastycznie, przepięknie się rozprowadza. Natomiast tutaj, tak jak już Wam mówiłam podczas testu, jest to kosmetyk, który raczej krycia jakoś za bardzo nie daje. Czyli jeśli macie jakieś niedoskonałości, może delikatne jakieś zaczerwienienia przykryje. Natomiast nie jest to takie stuprocentowe krycie, więc ja zamierzam ten produkt mieszać z podkładem. Dzisiaj go akurat nakładałam solo. Myślę, że gdybym pomieszała te dwa produkty ze sobą, byłby fajny efekt. Także kolejnym razem po prostu. Dam jedną pompkę tego i jedną pompkę podkładu i myślę, że to będzie naprawdę fajne duo. Problem tutaj może być kolorystyczny, ponieważ jedynka jest wydaje mi się taka bardzo perłowa, dwójka również jest dosyć jasna, a trójka jak widziałyście jest już dosyć ciemna. Natomiast ostateczny efekt tutaj z podkładem naprawdę wygląda to fajnie. Miło się pracowało i myślę, że z tym produktem będę na pewno pracować w sezonie. Oczywiście najpierw będę go testować też na modelkach, ale bardzo fajnie może się sprawdzić właśnie do przesuszonej skóry. Do skóry dojrzałej tutaj absolutnie jestem jak najbardziej na tak. Jedyny minus to jest oczywiście cena, ponieważ tutaj bez promocji on kosztujeła 255 zł, więc no jest to bardzo, bardzo wysoka kwota. Ja go kupiłam za około 200 zł, bo akurat była zniżka 20%. Niemniej jednak, wiecie, dior. Tutaj ta marka rządzi się swoimi prawami. Kolejny kosmetyk, którego używałam, to korektor od Estee Lauder. I tutaj e, sprawdzę sobie jeszcze teraz, po czasie już e, nic się nie zebrało w załamaniach. Korektor wygląda bardzo, bardzo ładnie. Fajnie kryje, nie widzę żadnego przesuszenia. Po dwóch miesiącach używania fantastycznego korektora od Fenty Beauty, o pojemności uwaga 9 ml, także ta pojemność dużo większa, mimo tego, że opakowanie mniejsze, tak, producenci nas tutaj oczywiście robią bambuko, żeby ten produkt się wydawał bardzo duży, to tutaj wybieram zdecydowanie kosmetyk od Fenty Beauty. Jeśli chodzi o krycie, o rozświetlenie, o nawilżenie, ten korektor jest bardzo dobry. Tutaj mamy rozświetlenie, krycia nie ma aż takiego fajnego jak ten Fenty Beauty, jak mam być szczera. Ten aplikator jednak to wyciąganie z tego opakowania i jest dosyć problematyczne. Jak chcemy sobie ściągnąć nadmiar, to tutaj cała ta główka się brudzi i później ten korektor się marnuje, także nie jest to taki korektor fantastyczny, jak myślałam, że będzie. No i trochę, przyznam się szczerze Żałuję zakupu, natomiast to no teraz w tym okresie letnim będę go używać, bo kolor jest dla mnie idealny. Zużyje się pewnie dosyć szybko, bo jest tutaj tylko 6 ml. Także polecam ten korektor dla osób, które nie oczekują aż takiego mocnego krycia oczekują rozświetlenia, nawilżenia, Natomiast tutaj też, jak mamy kupować korektor za 179 zł, no to 30 zł czy 40 tańszy korektor jest ten od Fenty. Kolejny kosmetyk, który testowałam, to rozświetlacz Forever Glow Maximizer. I tutaj fajne takie rozświetlenie bez żadnych drobinek, także dla cer problematycznych dla cer dojrzałych jeśli chcecie dodać troszeczkę rozświetlenia. Natomiast muszę szczerze przyznać, że do takich makijaży glow super. No ja lubię, jakby jest to kolejny krok rozświetlenia. Już tutaj nie dokładałam żadnego rozświetlacza na wierzch. Będę musiała go jeszcze trochę poużywać, bo nie jest to taki produkt, jak na przykład ten Star Filter, z którym natychmiast się polubiłam. Czyli nie jest to kosmetyk, który na ten moment, jakby mi się skończył, to od razu wiem, że go zakupię ponownie. Będę testować. Myślę, że skuszę się jeszcze na wersję właśnie dom Pearly, ponieważ chciałabym ją do makijażu oczu. Bardzo fajne drobinki myślę, że w tamtej wersji może byłam bardziej zadowolona, bo ona się fajnie może sprawdzić jako rozświetlacz, z też z taką dobinką, ale może też fajnie wyglądać na powiece. Tutaj niestety na powiece się ten kosmetyk nie sprawdził, ponieważ no nie zastyga, był cały czas mokry, tak? I kosmetyk od Rare Beauty, na którego użycie bardzo, bardzo mocno czekałam. No i tutaj muszę Wam powiedzieć, że wygląda oczywiście bardzo ładnie. Przy takim makijażu właśnie, jak dzisiaj ja zrobiłam, taki glowy pink, bardzo ładnie się tutaj komponuje, bardzo fajnie otulił policzek, daje Taki transparentny róż, bo tutaj jednak trzeba przyznać, że na policzku nie daje takiego mocnego krecia różu, tylko jednak jest tutaj bardzo, bardzo dużo rozświetlenia, przez co ten róż na policzku robi się troszeczkę takim, powiedział, transparentny. Bardzo podoba mi się natomiast na oku, pięknie rozświetlił powiekę, naprawdę ten makijaż oczu wygląda tak odmładzająco, odświeżająco, przepięknie na oku akurat się sprawdził. Połączenie właśnie tego różu, tego błysku bardzo, bardzo mi się podoba, niesamowicie wygląda. Natomiast na policzku, jak widzicie, jest już bardzo duże rozświetlenie, także uważam, że jest to produkt dla naprawdę grupy osób, które lubią mocne rozświetlenie. Dla osób, które oczywiście no, nie mają niedoskonałości na policzkach, bo tutaj będzie to podkreślało. Jeśli komuś to nie przeszkadza, to absolutnie możecie używać, bo ja też mając klientki, wiem, że klientki, które mają niedoskonałości, lubią rozświetlenie na policzkach i wcale nie jest powiedziane, że takiego różu nie możecie używać, że to jest zakazane. Także. Też dla osób, które lubią rozświetlenie, mają niedoskonałości na policzkach, też proszę bardzo, jak najbardziej jest to produkt, ponieważ daje naprawdę bardzo mocne rozświetlenie. Właśnie takie połączenie rozświetlacza z różem, więc już tutaj ja nałożyłam sobie brązer w kremie dołożyłam później ten róż z rozświetlaczem nawet myślę, że bez tego też fajne rozświetlenie na policzku by było, będę go używać no i cóż, chyba powiem tak, że ten róż zostawię dla siebie bo bardzo, bardzo mi się spodobał jest to produkt, który będę używać właśnie na własny użytek teraz w okresie letnim, super także jeśli macie ochotę na bardzo, bardzo mocno rozświetlający róż, to jak najbardziej Wam go polecam na usta nakładałam nowość i to jest błyszczyk od Paese w przepięknym mlecznym odcieniu i powiem Wam, że takiego Odcienia mlecznego, szukałam naprawdę od długiego czasu, także jestem mega zadowolona, bardzo wam polecam ten błyszczyk. W ogóle się nie klei. Jest super. Jedyne, co jest mocno lejące i tutaj może się wylewać z opakowania. Ta szczotka jest po prostu bardzo duża i zabiera dużo produktów z opakowania. To jest taki jedyny minus, ale muszę przyznać, że jest to jeden z lepszych takich mlecznych odcieni i błyszczyków, jakie miałam okazję testować ogólnie w swoim życiu. Także bardzo serdecznie Wam polecam ten błyszczyk. Jeśli chodzi o tusz do rzęs, to tutaj na pierwsze użycie nie będzie to jakiś mój ulubiony tusz. Nie daje volume, tak jak jest napisane o opakowaniu. Jest bardzo mokry, więc myślę, że musi się wyrobić, tak szczerze mówiąc bardziej widzę tutaj rozdzielenie, wydłużenie ja też jestem po tak jak Wam mówiłam więc te moje rzęsy są podniesione, tak na pierwszy rzut oka, ten tuż jakimś moim ulubionym nie będzie też nie jest jakoś super czarny, ja lubię takie bardzo, bardzo czarne mocne maskary, także dajcie znać koniecznie co myślicie o tym makijażu, czy wykorzystacie go na sobie czekam na Wasze komentarze no i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo, Papa. Pa.